Dzień dobry Państwu, dziękuję serdecznie za przybycie. Drodzy Państwo, dzisiaj konferencja Kolej Plus. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Kolej Plus również dotyka Turku, linii kolejowej z Turku do Konina lub z Konina do Turku. Drodzy Państwo, gościmy dzisiaj pana wiceministra aktywów państwowych, pana Jana Kantaka. W ten sposób chcieliśmy wykorzystać czas i moment, abyśmy mogli porozmawiać o tym projekcie rządowym, który z pewnością wiele korzyści dla danego regionu, danego powiatu przyniesie. Oddaję głos panu ministrowi. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście dzisiaj jesteśmy w Turku, w miejscowości, która uzyska dzięki programowi rządowemu Kolej Plus połączenie z Koninem i spośród 5 projektów, które uzyskało akceptację rządową dotyczących województwa wielkopolskiego, połączenie Turek-Konin jest to nowe połączenie, bo 4 inne to są modernizacje połączeń, a tu mówimy o całkowicie nowym połączeniu, które ma walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, tym co było zmorą przemian ustrojowych w Polsce, kiedy zamykano połączenia PKS-owe, połączenia kolejowe. My całkowicie jako rząd Zjednoczonej Prawicy chcieliśmy zmienić tę tendencję i w związku z tym podjęta została decyzja ogłoszona ostatnio w Janowie Lubelskim przez premiera Mateusza Morawieckiego i pana premiera Jacka Sasina o tym, że praktycznie podwojone zostaną środki finansowe przeznaczane właśnie na program Kolej Plus, z którego Turek będzie mógł korzystać, bo o to chodzi, aby państwo polskie nie rozwijało się tak, jak to było za czasów naszych poprzedników, kiedy duże metropolie były bardzo mocno dofinansowywane, ale zapominano o Polsce powiatowej. My chcemy prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój polega na tym, aby mieszkańcy gmin, powiatów mieli takie same możliwości rozwojowe, jak mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. Stąd stawiamy właśnie na połączenia kolejowe, aby te miejscowości, jak Turek, jak Konin, żeby mieszkańcy z tych miejscowości mogli się w miarę szybko przemieszczać, co też pomoże biznesowi. O tym programie premier Mateusz Morawiecki mówił w Janowie Lubelskim na Lubelszczyźnie. Tam takie połączenie właśnie między Janowem Lubelskim a Lublinem było zapowiadane już w 1939 roku, Szanowni Państwo. I wtedy już zastanawiano się, kiedy to połączenie powstanie. Okazało się, że musieliśmy czekać aż do 2022 roku. Podsumowując, 11 miliardów decyzją rządu na program Kolej Plus. Kolej Plus dotyczy właśnie, tak jak wspomniałem, modernizacji i budowy nowych połączeń kolejowych, ale pamiętajmy, że PKP, czyli Spółka Skarbu Państwa, też prowadzi swój własny program dotyczący budowy dworców. Więc cała infrastruktura, nie tylko kolejowa, stricte kolejowa, ale również całe zaplecze, dzięki naszym rządom zyska całkowicie na nowej jakości. Drodzy Państwo, jeżeli mógłbym dodać, tylko to ja niezmiernie cieszę się z tego, że wasz poseł z powiatu tureckiego, pan Ryszard Bartosik, również bardzo lobbował na rzecz tego, aby taka kolej powstała z Konina do Turku. Natomiast głosy przeciwne lub krytyczne, które się pokazywały, oczywiście one z czasem pokażą, że jest to niezasadna krytyka. Rozmawiając z kilkoma wójtami, burmistrzami, przez które ta linia będzie przebiegała, oni są optymistycznie nastawieni, patrząc przyszłościowo dalej w rozwój możliwości rozwoju regionu, przede wszystkim rozwoju transportowego, ale tak samo jak pan wiceminister powiedział, rozwoju transportu osób. Drodzy Państwo, prawie miliard złotych wpompowany w nasz region to nie jest mało pieniędzy. Takie inwestycje naprawdę skutkują tym, że region może się rozwijać i patrzmy tu nie to, co dzisiaj się jest, ale to, co będzie w przyszłości dla rozwoju naszego regionu, przy sprawiedliwej transformacji dodam. W ten sposób jako Solidarna Polska wspieramy oczywiście taki projekt i cieszymy się, jako że Zjednoczona Prawica zadziałała, żeby się nasz region rozwijał, wschodniej Wielkopolski. Dziękuję bardzo.